Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam Was serdecznie na przegląd HM. Skupiłam się na lepszych składach. Zobaczmy, co mi się udało upolować. Zacznę może od spódnicy satynowej, a jakże, oraz bluzeczki, to jest Prima Cotton. Ja już mam golf z tego materiału, dlatego się zdecydowałam właśnie na tę bluzeczkę. Zaraz Wam powiem co i jak. Może zacznę od góry. Bardzo przyjemny materiał, to jest w 100% bawełna, z czego pamiętam, tylko taka uwaga dla Was, jest dosyć cienka. Jest to cieniutki materiał, bardzo przebija, także warto mieć pod to dobrze dobraną bieliznę cielistą albo po prostu taką koszulkę na ramionczkach, czy nawet widziałam, czekajcie, w Merlin to było, są takie, wiecie, jak te majtki są laserowo cięte, to tego typu mają bluzeczki. Także one są takie cieniusieńkie i rzeczywiście laserowo cięte, bez żadnych zgrubień, i wtedy taką bluzeczkę można spokojnie założyć pod spód, jeżeli nie chcemy, bo na przykład idziemy do pracy, żeby gdzieś te zarysy biustu były widoczne, bo wiecie, zarysy stanika zarysami stanika, ale jednak widać tutaj biust cały. Także coś pod spód. Ja zazwyczaj coś pod spód zakładam. Mam na sobie rozmiar S i jest to rozmiar odpowiedni. Przepiękny zielony kolor. Ona sięga gdzieś dotąd. Zaraz ją mogę wyciągnąć. Mam jeszcze spódnicę. I to jest spódnica w rozmiarze M. Ten rozmiar M jest taki ciut za luźny. Także wolałabym ją w mniejszym rozmiarze. Jest wykonana z wiskozy w 100%. Bardzo przyjemna wiskoza. Ona nie jest jakaś bardzo gruba, ale nie jest też taka, wiecie, cieniutka, tandetna. Naprawdę wygląda w porządku. Ma przepiękny, szampański kolor. Ja bardzo podobną spódnicę mierzyłam z Zary, ale ona jest, ta z Zary, wykonana w 100% z poliestru, ale jest troszeczkę dłuższa, ma nieco inny krój i raczej tamta ze mną zostanie, bo ta jednak, no nie wiem, nie do końca się w niej sobie podobam, ale to zresztą zaraz zobaczycie. Tak jak mówię, ma tutaj gumę, tak się prezentuje z tyłu i jeżeli chodzi o długość, to sięga za kolanko, także te 3/4. Dodatkowo jest rozcięcie z jednej strony, z drugiej strony również. Materiał wygląda naprawdę nieźle, jeżeli chodzi o jakość. Tylko tak jak mówię, nie do końca ten krój, może ta długość, ta z Zary po prostu podobała mi się bardziej. Jeżeli jesteście ciekawe, która, to zapraszam na mój kanał. Pewnie haul z Zary jest albo będzie już niebawem. A teraz bluzka, koszulka w rozmiarze M. Od razu Wam zdradzę, że jest to rozmiar odpowiedni. Z wiskozą tutaj, z czego wiem, jest albo 100%, albo większość wiskozy. Materiał jest gruby, bardzo przyjemny. Bardzo przypomina swoją fakturą, swoim wyglądem te topy z Zary, które miały takie, wiecie, kwadratowe dekolty i tutaj miały zakładkę. Tutaj też jest zakładka, delikatnie ją widać, ale nie jakoś bardzo, bo materiał jest dosyć gruby i jednak jest to wiskoza, także słuchajcie, zupełnie lepszy materiał. Bardzo ciekawy dekolt, który mi się podoba i właśnie nad tą bluzeczką się zastanawiam. O, coś mi tam się, czekajcie, zaplątało. Aha, już wiem, co ten taki uchwycik. Także mi się osobiście ta bluzeczka podoba, ma bardzo ładny kolor. To nie jest biel, to jest taki delikatnie wpadający kolor w krem. Tak się prezentuje w całości. Myślę, że właśnie do tego typu spódnic bardzo ładna, powoduje kontrast, ale nie taki zbytni, sięga mi tutaj aż dotąd. Także jest dosyć długa, ale może to i lepiej przy tego typu spódnicach, dlatego że tutaj w tym miejscu, gdzie satyna najbardziej się przykleja do brzucha, nie powstaje żadna dodatkowa linia, jest po prostu poniżej, więc jej tak bardzo nie widać. I nad tą bluzeczką będę się zastanawiać. Zobaczę też, czy się nie skusić na jakiś inny kolor, bo chociaż ten mi się podoba, to jednak podobnego koloru mam sporo w szafie, może coś nowego by się przydało. Sama w sobie bluzka jest jak dla mnie na plus i do poważnego rozważenia. A teraz sweter z dobrym składem. Mam na sobie rozmiar S, jest to rozmiar odpowiedni. Jest to taki sweter, pled, coś takiego. Całą masę ma tutaj tych wystających nitek, także może obierać inne ubrania. Myślę, że do satynowych spódnic w sam raz, bo satyna się nie obiera. Także super. Jeżeli chodzi o rozmiar, tak jak już mówiłam, odpowiedni, on jest też dosyć długi, także można go nosić również w ten sposób, ale ja zazwyczaj korzystam z tych ściągaczy i sobie jednak je wywijam. Można sobie wkasać w stanik, wtedy będzie jeszcze krótszy. Natomiast drapie dosyć mocno i na plecach czuję drapanie.
szarpanie i na rękach. Także tutaj wskazane byłoby coś pod spód. Na przykład właśnie taka koszulka, jak mierzyłam, ta Prima Cotton. One są cieniusie, dosyć mocno zabudowane, więc myślę, że jakbym dobrała kolor odpowiedni, to by nie było jej jakoś za bardzo widać pod spodem, a jednak pozbyłabym się tego nieprzyjemnego drapania. Sam sobie sweterek bardzo ciekawy, natomiast czy zostanie, to jeszcze się zastanowię, bo nie wiem, czy ta kolorystyka mi tak do końca odpowiada. A teraz takie zestawienie, może nietypowe, ale słuchajcie, ze względu na zbliżające się imprezy okolicznościowe zaczęłam przeglądać też dział takich bardziej wyjściowych ubrań, czegoś bardziej imprezowego, stąd ta spódnica typowo imprezowa, nie sweter. Sweter mam w rozmiarze S, spódnicę mam w rozmiarze M, obydwa rozmiary są odpowiednie. Zacznę może od spódnicy. Spódnica jest zapinana z tyłu na suwak i na guziczek, także dosyć dobre zabezpieczenie. Jest bardzo krótka, ale zważywszy na to, że nie jest to spódnica codzienna, to ta długość mi odpowiada. Do tego załóżmy czarne rajstopy, kryjące czy nie kryjące, i czułabym się zdecydowanie bardziej komfortowo niż tak, wiecie, z gołymi nogami. Bardzo ładne są te ćwieki i materiał też jest bardzo fajny. Także jakościowo wygląda naprawdę w porządku, taka z delikatnym pazurem. Do tego mam sweterek, który niezwykle mnie urzekł, pomimo chyba tam niezbyt zacnego składu, ale coś tam chyba było dobrego w nim. W każdym razie już nie pamiętam, ale sweterek bardzo ładnie się leje, bardzo ładnie się układa. Szary w paski, chyba były też inne kolory. Jak widzicie, praktycznie bez dekoltu, tutaj dosyć szeroki, z lekkim ściągaczem. Jak go wkasam w stanik, to niestety ale robi się trochę za krótki, dlatego raczej do takiego włożenia w spodnie na przykład, albo możecie sobie założyć pasek w talii i wiecie co, i wywinąć, i też jest ok. Gumki zakładają, różne rzeczy można sobie tam założyć, jak się go już koniecznie chce skrócić. Tak prezentuje się z tyłu. Materiał bardzo przyjemny, ładnie się układający, a spódnica bardzo ciekawa i będę się nad nią zastanawiać, bo słuchajcie, może jedna impreza mnie czeka, na pewno nie więcej, więc wystarczy mi jedna kreacja. Zmiana góry na coś bardziej pasującego do tej spódnicy, bardziej imprezowego. Jest to bluzka w rozmiarze M, jest to rozmiar odpowiedni, M albo S, ale w opisie znajdziecie wszystkie linki do ubrań, które dzisiaj mierzę, oraz rozmiary, jakie finalnie zamówiłam, i moje wymiary. Także myślę, że pomoże Wam to zamówić odpowiedni rozmiar. Jeżeli chodzi o bluzkę, bardzo ciekawa, ma ciut za długie rękawy. Jak widzicie, mój stanik cały widać. Tutaj najlepszy byłby biustonosz bez ramionczek albo jakiś właśnie bardzo ciekawy czarny, który by dopełnił tę bluzkę. Jeżeli słyszycie dziwne odgłosy w tle, to jest to moje kaszlące dziecko, także akurat jest w domu, bo niestety jest przeziębiona. I tak to wygląda, tak wygląda z tyłu. Jest bardzo komfortowa, przyjemna, nigdzie nie drapie, nie uciska. Dodatkowo ta spódnica jest takiego grubszego materiału, pod który spokojnie można wkasać coś już ala sweterkowego i nigdzie się nic nie odcina i wygląda to całkiem ciekawie. Zamówiłam też klasyczną bawełnianą koszulę w kolorze czarnym. Bardzo ciekawą, bardzo przyjemny materiał, cienki, ale jest całkiem w porządku. Wygląda, jeżeli chodzi o jakość, naprawdę nieźle i będę się nad nią zastanawiać, pomimo tego, że nie ma taliowania. Jest raczej krojona na prosto, ale do takich obcisłych, wysokich stanów też tego typu koszule wyglądają ciekawie. Mi się akurat to połączenie bardzo podoba. Tak się prezentuje z tyłu. Już Wam pokażę, jaka jest długość. O! Także jak widzicie, dosyć długa, taka tutaj cięta, powiedzmy, że z koła, z rozcięciami z boku, troszeczkę dłuższy tył, zupełnie prosta. Myślę, że też fajna pod wszelkiego typu swetry, jeżeli tak nosicie. Nawet ten układ wygląda nieźle, można byłoby założyć jakąś kamizelkę, coś tutaj więcej, poszaleć, bo jest to totalna baza, była niedroga i będę się nad nią zastanawiać. Mam teraz na sobie golf oraz spódnicę, rozmiar M u góry, jak i u dołu. Golf bardzo przyjemny, jeżeli chodzi o materiał, w takim odczuciu dla skóry to super. Dosyć elastyczny, w rozmiarze M jest tutaj dosyć sporo tego luzu. Także ja bym się zastanawiała osobiście nad S-ką, bo wiecie, że preferuję rzeczy nieco bardziej dopasowane. Kolor rozmarynowy,
Tak się chyba nazywa ten odcień zieleni, ale bardzo ciekawy i nietypowy. Do tego mam spódnicę. Spódnica w rozmiarze M jest po prostu za duża, także ta dżinsowa spódnica powinna być w rozmiarze S. Wyglądałaby po prostu w ten sposób, co mi się podoba bardziej. Nawet spójrzcie tutaj do tego nieco szerszego golfu. Uważam, że wygląda bardzo atrakcyjnie, kiedy ta talia jest mocno podkreślona, natomiast jest po prostu za duża. Zły sobie ten rozmiar dobrałam. Tak się prezentuje z tyłu. Spódnica jest długa, także przy 1,60 m jest to zdecydowane maxi, ale dół jest postrzępiony, także jest wykończona na surowo. Można spokojnie ją po prostu przyciąć nożyczkami, będzie wyglądać tak samo. Podoba mi się to, że to rozcięcie nie jest zbyt głębokie, zaczyna się tuż nad kolanem, także nie za wiele pokazujemy, że tak powiem. Bardzo ładna, marmurkowa spódnica, ciekawa. Ja od jakiegoś czasu szukam tego typu spódnicy i jeszcze zobaczymy, czy na którąś się skuszę. Zamówiłam też bluzkę wykonaną z wiskozy. Jest to bluzka z działu Divined, czyli dla tych nieco młodszych dziewcząt, ale słuchajcie, ja się zawsze czuję młodo, dlatego zaglądam też do takich działów. Mam na sobie bodajże rozmiar S i jest to rozmiar odpowiedni. Ona jest z boku zapinana na suwak, ale ten suwak nie rozpina się do końca. Ja ją przecisnęłam po prostu przez głowę i jakoś to przeszło. Na wysokości biustu było trochę ciężko, ale przeszło, jak widzicie, jest dosyć dobrze dopasowane. Tak się prezentuje z tyłu. Tutaj mamy dodatkowe wiązanie, dlatego myślę, że zdecydowanie stanik bez ramionczek lub jeżeli wolicie, to bez stanika, bo jest tutaj podwójnie założony materiał, także nic nie będzie przebijać. Tak delikatnie opalizująca. Myślę, że to dobrze widać w kamerze. Jak dla mnie typowo wyjściowa. Właśnie tutaj można założyć jakąś spódnicę, tak żeby tutaj było widać tylko tą górną część i będzie wyglądać atrakcyjnie. Kolor takiego brudnego różu, ciekawa, mi się podoba, dlatego zamówiłam. No i w dodatku fajny skład, nawet jak na taką imprezową rzecz, bo z czego widzę, to większość takich ubrań czy sukienek na większe wyjścia jednak jest wykonana z poliestru, nie z tych materiałów oddychających, dlatego fajnie, że udało się znaleźć coś w dobrym składzie. Zamówiłam też taką zupełnie zwykłą, powiedzmy basicową koszulkę w rozmiarze M z niezłym składem. Ten rozmiar M jest troszeczkę na mnie luźny, także zdecydowanie bym tutaj wybrała jednak rozmiar S, bo tutaj tego materiału jest jakby za dużo. Rękawy też są ciut jakby za szerokie i za długie. Natomiast sam materiał jest całkiem niezły. To jest taki zwyklak, zupełnie prosta koszulka. Myślę, że fajnie by się nadawała właśnie do tych satynowych spódnic. Fajnie by wyglądała. Możecie zerknąć do mnie na dział shortów. Tam będą stylizacje z niektórymi z tych ubrań, bo po prostu niektóre z tych ubrań rozważam i postanowiłam nagrać to, co zazwyczaj robię. Czyli kiedy się zastanawiam nad ubraniami, to po prostu je sobie mierzę z różnymi elementami mojej garderoby i sprawdzam, czy dana rzecz będzie przeze mnie używana, czy się nie okazuje, że pasuje tylko do jednej góry i muszę dokupić coś jeszcze, na przykład do spódnicy czy do swetra, bo nie mam odpowiedniego dołu czy góry. Lepiej jest po prostu tak zrobić i wtedy dopiero podejmuję decyzję. Także ona się tam na pewno pojawi i będę się nad nią zastanawiać, bo materiał jest naprawdę niezły. A teraz mam na sobie spódnicę bodajże w rozmiarze M. Jest to rozmiar odpowiedni, taką bardziej powiedzmy biurową, ale wygląda fajnie i myślę, że się też świetnie sprawdzi na co dzień. Zapinana jest z tyłu na zamek i dodatkowo na guziczek. Także super, cenię sobie takie rozwiązania po tym, jak mi pęknął zamek w pracy i było niewesoło. Także wolę jednak, kiedy jest jakieś dodatkowe zabezpieczenie niż sam zamek. Spódnica jest wykonana z dwóch warstw, także nie tyle ma podszewkę, co ta podszewka jest tutaj wszyta, nie jest oddzielona, także bardzo fajnie. Materiał jest grubszy, wygląda bardzo fajnie jakościowo. Dodatkowo mamy rozcięcie, także jest taka, wiecie, ta odrobinka pazura, dzięki temu też się lepiej chodzi, bo zazwyczaj tego typu spódnice mają rozcięcie z tyłu, a ta ma jednak rozcięcie na nóżkę. Aha, jeszcze. Ładnie jest tutaj staliowana. Sięga mi idealnie do wysokości talii. Tak się prezentuje w całości. I długość jak najbardziej elegancka i słuszna.
tuż przed kolanką. No w zasadzie u mnie się pokrywa z kolanem, ale jeżeli jesteście minimalnie wyższe, to myślę, że ta długość nadal będzie fajna. To rozcięcie też nie powędruje zbyt wysoko. Bardzo ładna, bardzo ciekawa i właśnie nad nią będę się zastanawiać. To były wszystkie rzeczy, które mi się udało wyszperać w HM-ie. Wiecie, jak to w HM-ie, tam jest bardzo duży wybór. I to szperanie trochę czasu zajmuje. Piszcie mi, czy coś Wam się spodobało, czy się na coś skusicie. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to poproszę o łapki w górę i o subskrypcję. I zaglądnijcie do mnie koniecznie następnym razem. Do zobaczenia!